Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W 93 odcinku zakończeń piątkowych. Cóż my tu widzimy? Widzimy, pionów jest po 5, ale kluczem jest ten pion. Kluczem do wygrywania jest ten pion, ponieważ to jest podparty wolny pion. To jest pion, który jest podparty. Król nie może wejść na linię czwartą. Czarny wygrywa prosto, musi szybko iść do pionu. Król E7, no białe próbują pionami skrzywdzić. Król D6 i białe już nic nie mogą, czego by nie robiły. To jest źle. A5, B5, tu król poszedł na D6. Prościej było pójść tu i po pchnięciu złapać piona. Król poszedł na D6. I białe poddały się, biały minął, grał Kizerycki, partia grana była w 1846 roku, ten współautor Wiecznie Czerwonej, czy mającej 100 żyć, czy coś takiego, czarny mi Daniel Harwitz. Bardzo począłem pouczająco końcówkę, jeszcze raz pokazuję, nawet ją trochę cofnę, o. Czarne zagrały wieżą na gońca, zwróciły jakoś, ponieważ oceniły, że dzięki pionkowi F3 wygrają końcówkę pionkową. Dziękuję za uwagę.